Hello guys, witam cieplutko. Słuchajcie, chciałem jeszcze dopowiedzieć. Przepraszam, musiałem poziom adjustnąć. Chciałem jeszcze dopowiedzieć kilka rzeczy do tego na temat tych lamusowych rzeczy, prawda? Więc jest to taka druga część, już znacznie krótsza, bo tylko myślę w tej chwili dwa takie riffy jeszcze sobie omówimy. W poprzedniej części było, wiecie, dużo łomotu, bębny i tak dalej, trzeszcząca gitara. Dzisiaj troszeczkę na spokojniej, prawda, żeby było kontrastowo. Więc słuchajcie, więc dlaczego to z lamusa ja nazwałem? Bo to są bardzo szczeniackie, bardzo sztubackie czasy dla mnie, gdy byłem małym szkrabem, prawda, małym dzieciakiem i grałem sobie tup, 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 ku pomości panowie i byłem szczęśliwy, więc to dlatego jest dla mnie takie lamusowe, przykurzone. Co nie znaczy, że słuchajcie, ja to słyszę często, bardzo, bardzo, wiecie, dobrzy rock'n'rollowcy grają te riffy, bo te riffy są takie evergreen, prawda? One wywodzą się z 50-tych, 60-tych lat, wtedy pierwszy raz były zagrane i ciągle robią, ciągle się są nie do zdarcia, że tak powiem. Więc na dzisiaj kolejne dwa, trzeci, który przygotowałem, już graliśmy, więc sobie tylko wspomnimy o nim lekko. Więc słuchajcie, tak jak mówiłem, możemy je grać tu w Devda i słuchajcie, możemy je uporządkować, jeżeli zaczniecie grać wa do D, do E, prawda? Wa do D, do E, tak. No to wtedy zrobicie z tego triadę bluesową. Jeżeli zaczniecie grać B, no to nie ciężko będzie. Ale zawsze możecie w A zagrać bluesa, prawda, ograć te i zagrać bluesa z E. Z tym, że jeżeli Z, no to w H nam będzie zabrakuje. W H trzeba zrobić. Prawda, bo ja mówię o triadzie bluesowej, że wtedy nam będzie trzeba tu H tylko zagrać, bo będzie ciężko ograć ten lick, ten riff. Jeżeli jesteśmy w A, to da się ograć wszystkie, bo w A zaczniemy, pójdziemy do D, pójdziemy do E i przebijemy, prawda, w B z powrotem na turnover. Ale możecie po prostu tylko grać sobie przez zmienia struny, prawda, w A, w D, przepraszam, B, w A i w D. To wszystko jest do ogrania, tylko wtedy już nie powiążemy, prawda, tej bluesowej triady, ale można sobie pograć, prawda, w tych trzech akordach. Więc pierwszą sprawą na dzisiaj jest coś takiego. Więc jest taki dość chytry, prawda? Mało grania w sumie, uderzam, możemy A, E uderzyć, możemy A uderzyć, możemy D uderzyć. W którym momencie, zwróćcie uwagę, mogę zagrać W, zagrałem, mogę zagrać W, mogę zagrać w D. Więc ja sobie W, tu jest tak mi wygodniej, żeby, prawda, uderzam E i uderzam czwartą strunę wyżej, już uderzam czwarty próg, strunę wyżej, czyli tu dwie struny uderzam, piątą i szóstą kostką. Ja gram, wiecie, tu nie ma żadnego tego typu grania dzisiaj, nic trudnego. Up down lub A lub tylko w jedną stronę, więc gram, dostawiam czwarty tu. W tym momencie H struna mi się, tu ten dźwięk przytłumia, no. Jest taki, wierzę, mam to, co mam, ja z tym nie walczę. Potem zdejmuję ten trzeci palec, uderzam tu drugi próg na piątej i gram do czwartego na piątej, następnym trzecim palcem, czyli mam. Prawda, widzimy, czyli to jest... Drugi oszukuje. Zabierzmy drugi. Nie dam rady. Ale te progi tutaj. Drugi, czwarty, strunę piąta.
prawda? I potem do depu iść. Prawda, coś takiego. Więc ta pierwsza, więc słuchajcie, to jest, ja dzisiaj trudno mi coś mówić o tempach, ale to oryginalnie to nie trzeba tego speedować. To wystarczy tak grać, ma urok, to nie trzeba szybko tego grać. Chcemy popatrzeć na, może uda mi się bez tego, o tak. Nie patrzymy na odbicie, co się na odbicie świata. Proszę, popatrzmy na prawą. Ups. Prawda? Więc tak byśmy mieli sobie ten pierwszy troszeczkę z głowy. Drugi jest bardzo chytry, bo drugi jest taki napompowany i równy, co nie jest rzeczą dość oczywistą, bo zawsze my chcemy, prawda, ten groove mieć dum, 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 a ten jest taki troszeczkę inny, bo trzeba go wyrównać jednak. Jaki jest ten następny? Będzie próg drugi, czwarty, piąty. Piąty, czwarty, drugi i po razie, ale dlaczego mówię, że jest równy? Bo chcemy zagrać dwa razy. Można przeakcentować, wiecie, ja nawet sobie teraz patrzę, że jednak to nie jest tak równo do końca, to jest takie troszeczkę podkręcane na czwartym, piątym, prawda, więc... I tu ja teraz patrzę, się łapię na czym, że ja tłumię. Wiecie, jak nie stłumimy tego, to się zrobi mes, to się zrobi bałagan. Więc ja uważam, że to trzeba oprzeć na jednak i mieć ten groove taki podskakujący lekko, nie do końca równy i stłumiony, więc wtedy to wygląda. I tak dalej. Możemy sobie do A pójść do D. Jeszcze raz przypominam. Drugi, czwarty, piąty, czwarty, drugi. Cały czas strunę tu, którą mam palec, no to oczywiście tam musi być atakowana i struna wyżej. Jeżeli pójdziemy do A, no to oczywiście to się nam przesunie. Atakowaną będzie struna piąta i struna niżej, bo to będziemy mieli... Prawda? Przytłumić to trzeba koniecznie. Zobaczmy, jak będzie z otwartych. Może też ładnie. Nie, jednak zależy od was. Wiecie, jak lubicie, tak, prawda? No to możecie nie tłumić, ale ja jednak... Jest more tasty, więcej smaku ma, prawda? I słuchajcie, już gwoli zamknięcia tematu. Ja, słuchajcie, jeżeli trafią mi się, przypomną mi się jeszcze jakieś takie, prawda, te kupomości, panowie, to jest tej półki, to jest cały czas, przypominam, z tego prostego grania, no to jeszcze dołożę jakieś video. Jeszcze tu chciałem na koniec dodać, tak kilka dni temu graliśmy, taki bardzo, bardzo... Prawda, bardzo, bardzo Stevie Ray. Więc ja tam wtedy mówiłem w tamtym wideo, dla przypomnienia, pusta, czwarty, drugi, czwarty, piąty, czwarty, drugi, czwarty, pusta. Oczywiście możemy... Prawda?
prawda? Więc o tym ostatnim, o tym przez więcej strun, które tu zagrałem przed chwilą, było już kilka dni temu. Tak jak mówię, jeżeli przypomną mi się jeszcze jakieś takie, wiecie, fajne, godne usiąść, godne wziąć wiosło i pomówić o nich takie, te gruby lamusowe, no to sobie jeszcze dogramy film. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko, Zeb Bach był tutaj. Take care, guys. Bye, bye. See you soon. Take care.